Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, witam wszystkich w dniu zakończenia roku szkolnego 2019-2020. Kiedy rozpoczynaliśmy go 10 miesięcy temu, nikt z nas nie mógł przewidzieć, że skończy się właśnie w ten sposób. Był to rok wyjątkowy, zupełnie inny od lat poprzednich. Panująca pandemia spowodowała zmiany w wielu dziedzinach naszego życia – szkolnego, zawodowego, prywatnego. Bez względu na wiek i zawód i miejsce zamieszkania musieliśmy się podporządkować nowym zasadom współżycia społecznego. Od 12 marca bieżącego roku, kiedy zajęcia dydaktyczne w szkołach zostały zawieszone ze względu na koronawirusa, nasza praca przeniosła się w świat wirtualny. W związku z tym oficjalne zakończenie roku szkolnego również nie mogło odbyć się tak jak dotychczas. Nie mogąc spotkać się z wszystkimi, chociaż w taki sposób chciałem podsumować pracę społeczności i osiągnięcia naszych uczniów. Miniony rok był okresem wytężonej pracy. Gratuluję wszystkim uczniom osiągniętych sukcesów, a było ich sporo zarówno w konkursach przedmiotowych, jak i na niwie artystycznej i sportowej. Nagrody i wyróżnienia, zdobyte tytuły laureatów i finalistów, tytuły mistrzowskie, uzyskane certyfikaty krajowe i zagraniczne to powód do dumy i satysfakcji dla Was i dla szkoły. Dzisiejszy dzień jest również czasem, kiedy żegnamy naszych absolwentów. 63 młodych ludzi z klasy 8A, 8B i 8C, z którymi za chwilę spotkam się na sali gimnastycznej, by po 8 latach nauki w czwórce w imieniu wszystkich nauczycieli, z którymi przez te lata pracowali, powiedzieć do widzenia. Moi drodzy, przed Wami czas podejmowania nowych wyzwań, planowania kolejnych zadań, droga do indywidualnego rozwoju, do odkrywania nowych możliwości, a w konsekwencji do dorosłości. Staraliśmy się dobrze Was przygotować do tej chwili. Przez wszystkie lata nauki w szkole staraliśmy się przekazać Wam rzetelną wiedzę i wpoić umiejętności, które pozwolą skutecznie i efektywnie kształcić się dalej, kształcić się zgodnie z Waszymi zainteresowaniami w taki sposób, by w przyszłości zajmować się tym, co daje Wam radość i satysfakcję. Pozwoli odnaleźć się na błyskawicznie zmieniającym się rynku pracy, rynku nowych technologii. Pozwoli podjąć wyzwania, które stawia współczesny świat i jego problemy. Na tym fundamencie możecie budować swoją przyszłość. Świat stoi przed Wami otworem. Stwarza Wam wiele perspektyw i możliwości, których Wasi rodzice nie mieli. Per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd. Tylko od Was zależy, jak to wykorzystacie. Pamiętajcie jednak, że wszystko, czego do tej pory nauczyliście się, zatraci sens, jeśli nie będziecie umieli znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Prócz słowa uczyć, drugim ważnym pojęciem dla nas było słowo wychowywać. To było nasze zadanie, które realizowaliśmy w bliskiej współpracy z Waszymi rodzicami. Staraliśmy się Wam pokazać, co to znaczy być uczciwym, odpowiedzialnym i wrażliwym człowiekiem, członkiem społeczności lokalnej, obywatelem naszego kraju. Co to znaczy szanować innym i nieść im pomoc. Wielu z Was, podejmując szereg akcji i inicjatyw na terenie szkoły i miasta, swoim postępowaniem i postawą dowiodło, że nasze wysiłki były skuteczne. Jan Słomka, będąc patronem szkoły, która 3 lata temu połączyła się z czwórką, w swoich pamiętnikach włościani napisał, że najważniejsze w życiu są dobre obyczaje i moralność oparta na wartościach chrześcijańskich. Takiego drogowskazu Wam życzę. W przyszłym roku szkolnym nasza placówka obchodzić będzie jubileusz 50-lecia. Od pół wieku wpisana w krajobraz edukacyjny Tarnobrzega kształci kolejne pokolenia jego mieszkańców, wśród których mogli być Wasi rodzice, a nawet dziadkowie. Niech zdobyta tutaj wiedza i umiejętności zaprocentuje w szkole średniej, abyście zrealizowali wszystkie swoje plany i zamierzenia. Byście wciąż poznawali nowe miejsca i nowych ludzi, aby zdobyta tutaj wiedza i doświadczenie dodawały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. A idąc za słowami Vernona Howarda, zawsze idźcie przez życie tak, jakbyście mieli coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.
Szkoła nie mogłaby skutecznie wypełniać swojej roli, gdyby nie wsparcie i współpraca rodziców. W imieniu nas wszystkich, nauczycieli, wyrażam Państwu ogromną wdzięczność za wspólnie podejmowane inicjatywy, owocną pracę dla uczniów, wspieranie finansowe działań szkoły na rzecz wychowanków. Dzięki wspólnej pracy mogliśmy zrealizować wiele cennych inicjatyw uczniów i dla uczniów, poprawić oraz wzbogacić wyposażenie sal lekcyjnych i biblioteki szkolnych. Szczególnie ważne były ostatnie 4 miesiące, gdy z racji wprowadzenia nauczania zdalnego musieli Państwo zmierzyć się z programem nauczania, wejść w rolę pedagogów, być partnerem dla swoich dzieci, nauczycielem i dyrekcji. Nie był to okres łatwy. Wiele rzeczy należało wypracować prawie od zera. Zmierzyć się z niedoskonałościami sprzętu i sieci. Bardzo dziękuję za wszystkie konstruktywne uwagi Państwa, które pozwoliły nam doskonalić pracę szkoły, biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby uczniów. Szczególne podziękowania kieruję w stronę członków Rady Rodziców i Rad Oddziałowych, których zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczną działalność całej Rady. Wspólnie udało nam się stworzyć miłą, przyjazną i partnerską atmosferę, w której lepiej mogliśmy rozwiązywać pojawiające się problemy. Szkoła to nie tylko budynek, ale cała jego społeczność. To ludzie, którzy ją tworzą. Dziękuję wszystkim nauczycielom za trud, osobiste zaangażowanie, za waszą pasję, która jest kluczem do sukcesu. Za niejednokrotnie podporządkowanie swojego życia prywatnego waszym podopiecznym i szkole, co szczególnie widać było w okresie ostatnich miesięcy. Dziękuję wszystkim za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, konstruktywną krytykę, za serdeczność i życzliwość. Pasja naszych pedagogów sprawia, że młodzież czwórki ma coraz lepsze możliwości rozwijania swoich uzdolnień, zainteresowań i umiejętności. Wiele realizowanych przedsięwzięć i programów edukacyjnych, takich jak międzynarodowe i krajowe projekty ETWINI, projekty o programowaniu i kodowaniu realizowane wspólnie z działającym w naszej szkole Stowarzyszeniem Kopernikus, programy prozdrowotne, takie jak Ratujmy i Uczmy Ratować, czy Zdrowo Zakręceni, Bajecznie Bezpiecznie, Program Bezpieczeństwa w Sieci, projekty w zakresie przedsiębiorczości i szeroko rozumianej profilaktyki. W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 4 uzyskała odznakę eTwinning na 2020-2021. Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i mnóstwo czasu prywatnego poświęconego młodzieży to nasi nauczyciele. Szanowni Państwo i drodzy uczniowie, życzę wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku, wielu słonecznych dni spędzonych w towarzystwie przyjaciół i znajomych, których przez ten okres izolacji nam brakowało, odpoczynku od codziennych obowiązków, by z nową energią spotkać się we wrześniu w murach szkoły. Mam nadzieję, że w murach szkoły. Dziękuję.